Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj krótka informacja, mianowicie w tą środę o godzinie 12 po raz kolejny swoje wrota otworzy serwer beta. Dokładnie tak, wiele osób może nawet nie wiedzieć, że coś takiego będzie miało miejsce, dlatego też nagrywam ten film, no bo w piątek o godzinie 15:00 dostaliśmy informację, że serwer beta po raz kolejny będzie otwarty, no i będziemy mieli okazję coś tam testować. A co dokładnie? No nie wiem, niestety, bądź też niestety po raz kolejny zmienione klasy postaci. Tym razem na tapetę wzięli druida oraz barda. Ten druid to już chyba nie wiem, trzeci albo czwarty raz jest na tym serwerze beta i po raz kolejny coś tam zmieniają, coś tam kombinują, nie mogą go generalnie jakoś dobrze zbalansować. No a jeżeli chodzi o barda, no to jest to tak naprawdę najnowsza klasa postaci, jaka weszła do tej gry. No i wydaje mi się, że jest zdecydowanie za mocna, dlatego też coś tam będą chcieli kombinować, żeby po prostu tego barda sobie zmienić i zbalansować. Więc tak jak mówię, w piątek dostaliśmy tą informację, no a w środę o godzinie 12 ten serwer beta wystartuje. Zaraz wam tu oczywiście pokażę, co oni dokładnie zmienili, bo już dostaliśmy taką, powiedzmy, listę zmian, co tam będzie w tym druidzie i co będzie w bardziej zmienione, także to sobie przelecimy, pokażę wam. No i na podstawie właśnie tych testów serwera beta będziecie mogli jakiś tam, w sumie no wszyscy będziemy mogli jakiś tam feedback im przekazać, no i oni na podstawie tego feedbacku będą wiedzieli, co mogą jeszcze polepszyć, co mogą zmienić, no i potem, żeby po prostu finalnie już do takiej oficjalnej wersji gry na oficjalne serwery wprowadzić te klasy jako tako zbalansowane, przynajmniej miejmy taką nadzieję. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeżeli lubicie takie, powiedzmy, odcinki newsowe ze świata gry, to nie zapominajcie o tym. Oczywiście subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze. To już może zaraz, jak sobie po prostu przelecimy po tych zmianach i co oni tam dokładnie wykombinowali, to możecie pisać w komentarzach, co wy o tych zmianach sądzicie. No i dobra, troszkę się tu rozgadałem, myślę, że powolutku możemy zaczynać. Dużo osób mnie w ogóle pytało na tym streamie piątkowym, który był swego rodzaju specjalny, bo były tam konkursy na grzybki, było tam generalnie w ogóle przede wszystkim klikanie lochów na magu w końcu po tej długiej przerwie, zapis pocięty, taki myślę, że fajnie skondensowany, bo z prawie 3 godzin zrobiliśmy 1,5 godziny, wleciał wczoraj na kanał, więc jak ktoś nie widział, to zapraszam do obejrzenia. No i tam właśnie ludzie mnie pytali, co sądzę o tych zmianach, no ale ja przez weekend za bardzo się tym nie interesowałem, no i tak naprawdę przez to, że pytaliście, no to postanowiłem, że nagram ten film i dzisiaj sobie te zmiany prześledzimy, więc myślę, żeby tutaj nie przedłużać, to ja przerzucam OBS-a na drugi monitor, żeby sobie to przeczytać. No i cyk, jak widzicie, mamy taką informację, dokładnie tak jak wspomniałem, 20 stycznia to był piątek o godzinie 15:00, zamknięte testy beta, ponownie rozpoczynamy testy na serwerze beta, od teraz beta testy będą miały ograniczoną liczbę kont, 500, które można utworzyć, a dostęp będzie wymagał kodu. No i to jest pierwsza informacja. Tak jak wcześniej te serwery beta, z tego co się orientuję, miały nieograniczoną liczbę miejsc, czyli można było tam, powiedzmy, nawet sobie po kilka kont zakładać, coś tam testować, coś tam kombinować, no bo to były po prostu serwery beta i generalnie beta testy. Tak teraz tylko 500 osób będzie mogło się na tym serwerze zarejestrować i to wszystko testować. Nie wiem, z czego to wynika, może z tego, żeby po prostu serwer chodził płynniej albo coś takiego, no nie mam szczerze mówiąc pojęcia, no ale zwróćcie uwagę, tu mamy też niżej wytłuszczonym drukiem, że rozpocznie się te beta testy w środę 25 stycznia o godzinie 12, więc wtedy pewnie dużo osób będzie w szkole, będzie w pracy, no i tak jak wspomniałem, no te 500 miejsc pewnie rozejdzie się bardzo szybko, no i nie każdy będzie mógł niestety to przetestować, zwłaszcza, że ten serwer będzie dostępny standardowo tylko poprzez przeglądarkę, tylko pod linkiem beta.syfygame.net, więc no tutaj nawet na telefonie nie będzie można sobie stworzyć konta, także dziwnie, moim zdaniem dziwnie, no ale może ma to w czymś pomóc, powiedzmy, żeby im było łatwiej jakieś tam wyniki szczytywać z tego serwera, jakoś to tam analizować, także no musi mieć to po prostu jakiś swój powód. Aby dać wam szansę na udział w naszych zamkniętych testach beta, udostępnimy klucz ograniczony do określonej liczby rejestracji. Obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy, co oznacza, że po osiągnięciu limitu nie będzie można już założyć konta. Niektóre osobiste kody mogą być jednak rozpowszechniane na Twitchu lub YouTube. Miejcie oczy otwarte, więc pewnie tam, podejrzewam, że na jakichś tam giveawayach czy tam na czymś, na tym oficjalnym kanale Twitchowym
Shakesa, może jeszcze jakieś tam dodatkowe kody, żeby jeszcze tam jakoś wbić na ten serwer, będą udostępniane. Następne zamknięte testy beta rozpoczną się w środę 25 stycznia 2023 roku o godzinie 12:00 i potrwają 4 dni. Aby założyć konto, skierujcie swoją przeglądarkę na stronę beta.syfygame.net, no to już wam powiedziałem. Grać można tylko w wersji przeglądarkowej. Tym razem przetestowaliśmy przerobione wersje Druida i Barda. Zauważyliśmy, że większość z was była niezadowolona ze zmian, które wprowadziliśmy w tych profesjach w zeszłym roku i zareagowaliśmy na wasze opinie. No i teraz mamy, jeżeli chodzi o druida, nowe zbalansowanie postaci, przerobione umiejętności, forma tygrysa została usunięta, ale nadal może mieć formę niedźwiedzia i orła, które zostaną aktywowane automatycznie. I to jest pierwsza, moim zdaniem, bardzo dobra zmiana. Ja zawsze narzekałem na to, że druid w jednej masce jest ok, na powiedzmy dane klasy postaci, a potem jak zmieni tą maskę, no to znowu jest bardzo słaby na tamte klasy postaci, ale jest lepszy na jakieś inne. Więc druidem bardzo ciężko było utrzymać pozycję w rankingu. I ja nawet wspominałem coś takiego na Twitchu przeważnie, jak tam ktoś mnie pytał na streamkach, że fajnie jakby po prostu te maski się wybierały automatycznie w zależności od tego, z kim walczymy. To jest moim zdaniem bardzo dobra zmiana, no i moim zdaniem generalnie to akurat na duży plus, że to będzie wybierane z automatu. No ale zobaczcie, że teraz nie będziemy mieli tygrysa, będziemy mieli tylko niedźwiedzia i orła. Także no ciekawe, nie? Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Porównamy sobie oczywiście przeliczniki w porównaniu tam do starej wersji druida, pewnie też nagram z tego film, bo sam jestem po prostu ciekaw. Szansa na uniknięcie ataku jest teraz dostępna dla zwykłej formy druida, okej, czyli pewnie zamiast tego tygrysa to będzie zwykła forma druida, tak mi się wydaje. Po uniknięciu ataku druid przybiera postać niedźwiedzia i wpada w szał. Zwiększona szansa na ciosy krytyczne i obrażenia krytyczne, to pewnie w tym szale. Po zadaniu ciosu krytycznego druid ponownie przybiera swoją normalną postać. Aha, rozumiem, czyli jesteś takim zwykłym druidem, no ale po uniku będziesz mógł po prostu zmienić się w niedźwiedzia. Ciekawe. No i druga sprawa to jest, czyli ta forma powiedzmy orła. Druid ma szansę na atak pikujący. Kiedy atak pikujący jest wyzwalany, druid zmienia się w orła i wykonuje atak pikujący. Następnie ponownie przekształca się z powrotem w swoją normalną postać. Dobra, czyli teraz tak jakby te trzy formy mamy w jednej i w zależności od tego, co tam się wydarzy w walce, to będzie jakaś tam maska wybierana. Myślałem szczerze, że to będzie tak, że po prostu w zależności od klasy, jaką zaatakujemy, czy tam z jaką walczymy, te maski będą przybierane, no ale tu mamy chyba tak jakby wszystko w jednym. Nie wiem, nie jest to jakoś powiedzmy bardziej opisane, zobaczymy to wszystko już na serwerze beta, no ale na pewno jest to ciekawe, jeżeli ma to dążyć do tego, żeby ten druid był bardziej grywalny i po prostu był przyjemniejszy, no to moim zdaniem jak najbardziej na plus, dlatego że ja osobiście, to zresztą mówiłem nawet na tym streamie z klikania lochów na Magusiu, straszną czułem taką powiedzmy awersję do tego druida, jakoś po tych zmianach do mnie nie trafiał, szczerze mówiąc, jakoś mi się w ogóle tym nie chciało grać, no i tak jakoś nie wiem, myślałem szczerze, że szybciej zagram sobie jakimś powiedzmy zwiadowcą, którego za którym też nie przepadam, aniżeli właśnie druidem, ale jak druid będzie fajny, to dlaczego nie? Zobaczymy, wszystko się okaże na tych testach beta. No i oczywiście należy pamiętać, że to nie są jeszcze zmiany, które wejdą na 100% do gry. To są dopiero, tak jak mówię, zmiany na serwerze beta. Od nich się jeszcze może coś tam wydarzyć, mogą zobaczyć, że coś nie działa tak jak powinno. No i pewnie coś tam jeszcze zostanie zmienione, zanim to wejdzie do oficjalnej wersji gry. To samo się tyczy Barda, więc no pamiętajcie o tym, nie? Generalnie pamiętajcie o tym, że po to są te testy beta, żeby nie wypuścić bubla właśnie na oficjalne serwery gry. No i teraz mamy Barda. Nowe zbalansowanie postaci. Opcja ręcznego wyboru między instrumentami została usunięta i jest teraz zautomatyzowana. Czyli mamy to samo, co w przypadku druida. Też to wszystko będzie się działo automatycznie, co moim zdaniem jest na duży plus. To w sumie oni w ogóle kiedyś pisali, pamiętam, że oni chcieliby w przyszłości, żeby wszystkie klasy miały tak jakby jakieś tam wybory, żeby wszędzie można było decydować, no a teraz jak widzimy odchodzą od tego i moim zdaniem bardzo dobrze, bo dla mnie to było słabe. Dla mnie to było słabe, że trzeba było tam wybierać na daną klasę, czy tam na dany loch to i generalnie tam kombinować. To jest kliker, prosty kliker, nie ma co tutaj za bardzo powiedzmy przesadzać, wyolbrzymiać.
no i moim zdaniem nie miało to sensu, więc ja osobiście cieszę się, że będzie to po prostu wszystko automatycznie się robić. No i teraz dalej, zdolność lutni i fletu zostały usunięte, zobaczcie, to pierwsza zmiana, no i w sumie nie ma co się dziwić, dlatego że jeżeli chodzi o barda, to my w ogóle tak jakby no i tak używaliśmy tylko jednego instrumentu. Zaraz tutaj na moment sobie wyłączę, tu możemy wejść na tego mojego barda, no i mówię, my używaliśmy tylko lutni tak naprawdę, no a jeżeli chodzi o harfę i o flet, to były to niegrywalne pasywki, także zawsze się leciało z tą lutnią, no i zobaczymy, jak to teraz wymyślą, ale tu oczywiście dalej polecimy ze zmianą. Harfa jest jedynym instrumentem, na którym gra bard, zwiększy to obrażenia broni barda. Dobra, ciekawe, dlatego że no wiadomo, lutnia miała na celu zwiększać te obrażenia barda, skoro zostaje usunięta, no to gdzieś muszą te obrażenia zostać zwiększone, więc generalnie chyba bard teraz będzie miał zwiększone obrażenia broni, no i będziemy grać w jego przypadku tylko i wyłącznie na harfie. To jest harfa, co nam tutaj dawała? Aha, ona zwiększa redukcję obrażeń. No ciekawe, generalnie jestem ciekaw, jak to tam wszystko wyjdzie, sorry, musiałem coś sprawdzić. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie w praktyce, jak to będzie działało, czy będzie fajnie, czy nie będzie fajnie. To wszystko, tak jak wspomniałem, wyjdzie właśnie na tych serwerach beta i sobie na pewno to przetestujemy, bo sam jestem ciekaw. No tak jak druidem nie gram w tym momencie, jakoś mi się do tego nie śpieszy, tak bardem gram i bard do tej pory bardzo mi tak jakby sprawiał dużą frajdę. Bardzo mi się podobały te obrażenia jego, no ale muszę przyznać, że było to przesadzone, bo tak jak już nie wiem, czy mówię na początku czy nie, bard tak naprawdę był bardzo słaby w PvP tylko na berserków. Berserki nawet o wiele słabszego potrafiły zgnoić, natomiast jeżeli chodzi o inne klasy postaci, zwłaszcza tutaj paladyn, wojownik, no to bard był aż za mocny, te obrażenia aż były no kolosalne. Tak samo w portalach, jak sobie tam ktoś oglądał serię z W58, to widział, jakie my obrażenia w tych portalach robiliśmy, więc no tak jak wspomniałem, no bardzo, ale to bardzo, ten bard był, wydaje mi się, że przesadzony i zobaczymy, jak to wyjdzie po prostu teraz. No i tyle. Informacje zwrotne dotyczące tych zmian można przesłać do pomocy technicznej. Wsparcie zbierze przesłane opinie i przekaże je do naszego działu projektowania gier. I taką dokładnie informację dostaliśmy. Tyle, jeżeli chodzi o ten serwer beta. No i musimy czekać na środę, żeby zobaczyć, jak to wszystko będzie faktycznie wyglądać w praktyce. Ja Wam ślicznie dziękuję za uwagę, ja Wam ślicznie dziękuję za oglądanie. Piszcie w komentarzach, tak jak powiedziałem, co Wy sądzicie o tych zmianach. Moim zdaniem na plus, w sensie inaczej, na plus to, że wszystko będzie automatyczne, to na pewno jest zmiana w dobrym kierunku. No ale jeżeli chodzi o te stricte zmiany tam z jakichś przeliczników, jak to będzie działać, jak to będzie zbalansowane, no to oczywiście ciężko mi się wypowiedzieć, to dopiero jak tam już będziemy widzieć to na, powiedzmy, czarno na białym, jak już będziemy mieli ten serwer beta odpalony, to wtedy będziemy mogli coś tam się wypowiedzieć. Więc to moje zdanie, ale mówię, to, że to wszystko jest automatyczne, to na pewno na duży plus, a Wy, tak jak wspomniałem, piszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitch, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i zostawiajcie tego kciuka w górę, nie zapominajcie o tym. Dzięki pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!